Witajcie kochani w kolejnym filmiku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem Instagram decyduje o moim makijażu. Kilka godzin temu dodałam dla Was ankietę na Instagramie, ankiety w sumie, na Instagramie odnośnie tego, jakie kosmetyki mam użyć. Więc oczywiście po boku będą Wam się wyświetlać wyniki. Przepraszam bardzo za takie średnie światło, ale po prostu nagrywam to bardzo późno, ponieważ no nie mogłam wcześniej i no więc z góry przepraszam, ale myślę, że damy radę i nieźle. Więc zaczynamy. Jeśli Wam się filmik spodoba, to pamiętajcie o zostawieniu kciuka w górę i subskrypcji i wpadnijcie też na mojego Instagrama. No i myślę, że możemy zaczynać. Okej, a więc do wyboru mieliście trzy podkłady. I pierwszy podkład to był z Maybelline, Lovely i Eveline. Znaczy w odwrotnej kolejności, ale tak. I Wy wybraliście Liquid Control z Eveline, więc go teraz sobie nałożę. Kochani, więc nałożyłam już podkład, jak widzieliście przed chwilą. I teraz nałożę sobie korektor z Catrice, ponieważ nie mam dwóch korektorów, więc nie dałam Wam nic do ankiety. Po prostu sobie go nałożę teraz szybciutko i do Was wracam. Okej, kochani, więc do wyboru Wam dałam też, czy mam zrobić brwi pomadą, czy korektorem. Zadecydowaliście, że korektorem, więc robię teraz szybciutko brwi. Tutaj macie oczywiście ankietę. Lecimy. Okej, a więc brwi już mam zrobione. Tak to się prezentuje, tak jakieś dzisiaj mi grube wyszły, ale nie najgorzej, ja lubię właśnie takie brwi, po prostu kocham ten produkt, ten korektor, ale lecimy dalej. I przechodzimy do pudru teraz. I puder z ogromną przewagą, bo aż 96%, wygrał z Lovely Cooking Time. Nie wiem, czy go dobrze tutaj widać, ale tak, więc no ja się cieszę, bo ja bardzo lubię ten puder. Mieliście, że to był taki z Max and More, ale dla mnie to było bez różnicy, bo lubię obydwa. Właśnie ten z Max and More mi się już kończy. Okej, a więc puder nałożony. Teraz możemy przejść do konturowania, czyli bronzer. Do wyboru mieliście bronzer, konturowanie na mokro, czy też konturowanie na sucho. Wybraliście konturowanie na sucho i też dlatego właśnie użyję sobie takiej czekoladki z Lovely. Ona mi się dobrze sprawdza, ma taki idealny kolor dla mnie, bo ostatnio powiem Wam, że się przerzuciłam na takie trochę ciemniejsze bronzery, ale ta jest taka idealna, że po prostu teraz jak się przerzuciłam właśnie na te ciemniejsze, to muszę tak dużo jej brać, żeby się trochę coś było widać. Ale bardzo lubię ją ogólnie, więc mogę ją Wam polecić, no więc tak. Myślę, że teraz możemy przejść do różu, więc tak, mieliście do wyboru dwa róże, od Lovely i od Max and More. Wybraliście Max and More, tutaj macie ankietę, no i ja go sobie teraz nałożę. Teraz z rozświetlaczem. Rozświetlacz, mieliście do wyboru też trzy rozświetlacze. Boże, wyświetlacze. Trzy rozświetlacze. Pierwszy to był z Max and More Love, Max and More I Heart Revolution i Revolution zwykłe w płynie. I wybraliście oczywiście jeden głos różnicy był pomiędzy I Heart Revolution a tym, więc
No, nakładam ten. Teraz przechodzimy do części tutaj oczu. To tej części, której najbardziej lubię. I tak, więc przy głosowaniu odnośnie oczu mieliście do wyboru dwa makijaże. Jeden taki w neutralnych cieniach, a drugi taki bardziej kolorowy. Tutaj macie ankietę i wygrał ten bardziej kolorowy, więc ja teraz właśnie będę go robić sobie. Możecie oczywiście tutaj wszystko widzieć pięknie. No i tak, lecimy. Okej, a więc na początku na górną powiekę nakładamy pomarańczowy cień. Pomarańczowego koloru używam z paletki z Allegro. Pomarańczowy cień nałożony. Teraz przechodzimy do złotego cienia. I do tego złotego cienia użyję z paletki Revolution z kalendarza adwentowego z 2019 roku. Użyję sobie tego cienia, ale najpierw nałożę primer na powiekę z Revolution, także z kalendarza. Okej, więc złoty cień nałożony, jak widzicie, coś się tutaj błyszczy, coś się tutaj dzieje. I teraz nałożymy sobie czerwony cień. Okej, więc cienie mam zrobione, jak to się prezentuje. Teraz nałożymy sobie tusz do rzęs. Wybraliście Pump Up z Lovely maskarę. Okej, kochani, rzęsy zrobione, jak widzicie. Wyszło to bardzo ładnie, lepiej niż bez rzęs było. Jest teraz bardzo ładnie, myślałam, że trochę będzie dziwnie, tak? Bo nie jestem przekonana do takich typów makijaży. Dawno już takich nie robiłam. I teraz przechodzimy do eyelinera. Mieliście dwa do wyboru w Pisaku, z Max & More i w pędzelku z Vibo, więc wybraliście oczywiście z Vibo. Okej, kochani, a więc tak się prezentuje skończony makijaż. Jest on bardzo ładny, naprawdę jestem z niego bardzo zadowolona. Więc tak. Więc jeśli Wam się w taki makijaż podoba, to zostawcie koniecznie kciuka w górę, subskrybujcie i tutaj będziecie mieć za chwilę, jak to wygląda w takim świetle jakby naturalnym. I co? Do zobaczenia w następnym filmiku. Pa, pa!